Drodzy bracia i siostry, za chwilkę rozpoczniemy adorację. Możemy pomału wyciszyć nasze rozmowy. Też pamiętajmy, jesteśmy w Domu Bożym. Zachowajmy odpowiednią powagę. Za chwilkę będziemy mogli adorować, oglądać świętego naszego Boga, Króla. On zresztą jest już teraz w naszych sercach. Także możemy mieć pewność, że Pan jest z nami, Pan jest w nas, jest przy nas, Pan nas widzi, prowadzi. Zaśpiewajmy pieśń numer 18. Otwieram dla Ciebie serce swe. Także tutaj nasz brat Sebastian też wprowadzał nas tą drugą część i bardzo dobrze. Za chwilę właśnie zaśpiewamy tą pieśń, którą zaproponował. A teraz proszę, powstańcie jeszcze i właśnie, żeby poprzez tą pieśń również wejść w klimat na nowo modlitwy, w świadomości tego, że Bóg, Jezus Chrystus był, jest i będzie z nami. Będziemy wpatrywać się w Jego oblicze i oby też nasze serca były czyste. Czystym spojrzeniem patrzmy na naszego Pana. Jeżeli ktoś jeszcze niestety nie jest po spowiedzi, to tutaj jeden z naszych braci kapłanów, ksiądz Grzegorz, spowiada. Będziecie mogli się wyspowiadać, żeby mieć czyste serca i właśnie, jak powiedziałem, czyste spojrzenia. Bo takie serce, takie spojrzenie na Pana, Jemu przynosi też chwałę i radość. Więc proszę, żeby tak już wejść do kościoła, żeby zająć swoje miejsce, starać się już nie rozmawiać. Więc proszę, podnieśmy nasze dłonie do Pana, do serca Jezusa, do serca Maryi, razem za wstawiennictwem świętej Agaty, patronki tego spotkania. Shada veri ala la 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 la
Jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Przewodniczy jej ojciec Maseo ze Słowacji. Dlatego też poprowadzi litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, bo przeżywamy miesiąc czerwcowy poświęcony Sercu Pana. Tą litanię poprowadzi po słowacku. My będziemy odpowiadać oczywiście po polsku. Więc trwajmy przy sercu Pana, jak święty Jan trwał na sercu Pana. Podobnie też święta Agata. Poświęci to ci, którzy są na sercu Pana, umysłem, sercem, duszą. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Chváleme ťa, Pane Ježišu, za Tvoju prítomnosť, že môžeme do našich srdc prijať Tvoju lásku, Tvoju milosť. Chcem aj v tejto chvíli prosiť o Ducha Svätého, aby sa v nás modlil aj na príhor svätej Agaty. Tieto litánie, keď ťa zvelebujeme a oslavujeme Tvoje srdce plné lásky, milosti. Duchu Svätý, modli sa v nás, otvor nám srdce, otvor našu mysel. Mária, Teba zvolávame v tejto chvíli, Matku našu. Ty sa modli v našich srdciach. Ďakujeme Ti, Pane, za tú dôveru, ktorú nám dávaš. Ďakujeme Ti aj za tento čas milosti. Ved nás v tejto modlitbe. Tak ako si spolu s Máriou vo večeradle sa modlila apoštoli, keď sa modlili asi zoslanie ich Ducha Svätého, tak sa my spájame v jedno. Skrze Teba, Duchu Svätým, s Otcom a našou Máriou. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kyrie eleison.
Otec na nebesiach, Boże, Syn Wykupiteľ, Sveta Boże, Duchu Svätý Boże, Sveta Trojica, jeden Boh, srdce Ježišovo, srdce Syna Večného Otca, zmiluj sa nad nami. Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone Panenskej Matky, srdce Ježišovo podstatne zjednotené s Božím slovom, srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti, srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, srdce Ježišovo, stánok najvyššieho, srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba, srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti, srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti, srdce Ježišovo, hlboko všetkých čností, srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály, srdce Ježišovo, kráľa stredisko všetkých srdc, srdce Ježišovo, ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania, srdce Ježišovo, ktorom prebýva všetká plnosť božstva, srdce Ježišovo, ktorom má Otec zaľúbenie, srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali, srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami, srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, srdce Ježišovo, prameň života a svetosti, srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy, srdce Ježišovo, potupami preplnené, srdce Ježišovo, pre naše neprávosti striznené, srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, srdce Ježišovo, prámeň všetkej útechy, srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie, srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie, srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov, srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v Teba dúfajú, srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v Tebe umierajú, srdce Ježišovo, sláv všetkých svätých. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Ježišu tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvália za dosučinenia, ktoré Ti prináša za nás hriešnikov. Odpúsť nám uzmierený, keď ťa prosíme o Tvoje milosrdenstvo, mene Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.
Boże nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości. Spraw, abyśmy w duchu i prawdzie, z całym oddaniem, wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Duchu Święty, duszo naszych dusz, prosimy Cię, stąp do świątyni naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, i poprowadź nas do Jezusa. Maryjo, powierzamy się Tobie. Uczyń z nas serce adorujące. Święta Agato, bądź przy nas i wstawiaj się za nami u Pana. Panie Jezu, Ty w swoim miłosierdziu i nieskończonej miłości przychodzisz i pozwalasz nam wpatrywać się w Ciebie. Prosimy Cię, udziel nam łaski, aby ten czas zaowocował w nas wzrostem wiary, nadziei i miłości. Niech ta adoracja będzie prawdziwym zapatrzeniem się w Ciebie i w Twoją miłość. Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, by Cię sławić. Wspaniała jest Twoja moc, a Twojej mądrości nikt nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząstka tego stworzenia, który dźwiga swój śmiertelny los. Nosi świadectwo swego grzechu, a jednak pragnie Cię sławić ta cząstka Twego stworzenia. Ty sam sprawiasz, że znajduje on ukojenie w uwielbieniu Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Święty Augustyn. Święta Agata urodziła się w Katanii na Sycylii około roku 235. Jej imię po grecku znaczy dobra. Agata wiele czasu spędzała na modlitwie, postach i pomocy biednym. W wieku około 15 lat poczuła pragnienie całkowitego oddania się Chrystusowi i wzorem wielu chrześcijanek postanowiła żyć w dziewictwie. Przełom roku 250 i 251 to czas prześladowań Kościoła, wszczętych przez cesarza Decjusza. Z tego też powodu do Katanii przybył prokonsul Kwincjan, który sprawdzał respektowanie edyktu cesarskiego, wymagającego od wyznawców Chrystusa publicznego odstąpienia od wiary. Agata, która słynęła z niezwykłej urody, zafascynowała Kwincjana. Prokonsul, dowiedziawszy się, że jest ona osobą konsekrowaną, rozkazał Agacie oddać cześć Bogom. Udowadniając, że jako chrześcijanka zasługuje na śmierć, zaproponował jej małżeństwo, co miało uratować jej życie. Początkowo hołubił ją obietnicami, a gdy to nie poskutkowało, zagroził jej torturami i śmiercią. Pomimo tego Agata trwała mocno przy Chrystusie.
i odrzuciwszy Jego rękę dla serca Jezusa, naraziła się na zemstę rzymskiego dostojnika. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Wielu uważa, że prześladowania i męczeństwo dotyczą przede wszystkim pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tymczasem właśnie w XX stuleciu rozpętane zostały prześladowania na skalę nienotowaną dotąd na przestrzeni 2000 lat. Wolność religijna na świecie wciąż jest łamana. Każdego roku ponad 170 tysięcy chrześcijan oddaje życie za wiarę. Ponad 200 milionów jest brutalnie prześladowanych, a zagrożonych prześladowaniami jest nawet 500 000 000. Co 5 minut wyznawca Chrystusa ginie z powodu swej wiary. Czy krew dzisiejszych męczenników nie jest dla nas wystarczającym wyrzutem, kiedy zastanawiamy się, czy wziąć udział w niedzielnej mszy świętej, podczas gdy dla wielu z nich wyjście do kościoła może zakończyć się śmiercią? Wobec stanowczej odmowy Agaty Kwincjan powierzył ją na miesiąc kurtyzanie Afrodyzji, aby ją zepsuła i uczyniła mu ją poddaną. Święta, dzięki łasce Bożej, i z tej próby wyszła zwycięsko. Stałości Agaty nic nie było w stanie przełamać. Namiestnik, widząc, że nic nie wskóra, wydał ją na męki. Agatę biczowano, przypalano rozpalonym żelazem i rozdzierano ostrymi nożami, a gdy to nie odnosiło skutku, odcięto jej piersi. W czasie tortur miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, w którym zginęło wielu pogan. Przerażony namiestnik nakazał zaprzestać mąk, gdyż dostrzegł w tym karę Bożą. Agatę zbroczoną krwią wrzucono do więzienia i pilnowano, aby nikt nie dawał jej jedzenia i picia. Męczennik to nie człowiek, który daje się zabić. To raczej taki człowiek, który uwierzył do końca, że dzięki Chrystusowi dobro jest mocniejsze od zła i trwa w tej postawie nawet wówczas, kiedy za nią zabijają. Ilu z nas ma odwagę złożyć świadectwo Bogu w różnych, nieraz całkiem banalnych sytuacjach? Panie Jezu, tak często brak nam odwagi, by stanąć w Twojej obronie, w obronie Twojej nauki. Nie musi nawet nic zagrażać naszemu życiu. Wystarczy, że niewierzący kpią z praw wiary lub moralności chrześcijańskiej, a wielu z nas milczy. Jakże często słowa o dobrej nowinie nie chcą nam przejść przez gardło. Panie, wiemy, że powinniśmy dzielić się nią z innymi, mówiąc o Tobie, o naszym Zbawicielu. Jezu, lecz coś nas powstrzymuje od tego.
Nie chcemy się nikomu narzucać ani wtrącać. Nie chcemy też, by inni uznali nas za religijnych fanatyków. Więc jakże często nie wykorzystujemy okazji. Jak więc świat może poznać, że Ty, Jezu, jesteś dobry, jeśli my, chrześcijanie, nie ukażemy prawdziwego Twojego oblicza? Prośmy Chrystusa za wstawiennictwem świętej Agaty o łaskę wierności ewangelicznym przykazaniom, szczególnie wtedy, gdy zachowanie ich wydaje nam się ponad ludzkie siły. Panie Jezu, znowu odszedłem. Błądzę. Moje serce, myśli są daleko od Ciebie. Przysłaniają mi Ciebie troski dnia codziennego. I chociaż w głębi tak bardzo pragnę Ciebie, to czuję się otoczony cierniami, murem, który nas dzieli, oddala od siebie. Chodzę w ciemności, po omacku. Jest mi ciężko. Moja dusza jest rozdarta. Pragnę Ciebie. Tęsknię za Tobą, a jednocześnie oddalam się. Panie, proszę, wyciągnij do mnie swoją dłoń. Przywołaj mnie na nowo. Zapragnij mnie tak, aby moje serce poczuło z mocą Twoje pragnienie. Pociągnij mnie do siebie, Panie. Proszę. Tak mówi Pan. Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię wyprowadzić i mówić do jej serca. Oddam jej znowu winnicę, uczynię bramą nadziei i będzie mi uległa. Zawrę z nią przymierze, pozwolę jej żyć bezpiecznie. I poślubię Cię sobie znowu na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Panie, to dla Ciebie dziś otwieram na nowo swoje serce i proszę Cię, daj mi siłę, daj mi moc, daj mi Twoje kochające serce, aby wytrwało w miłości i wierności, aby biło dla Ciebie, abyśmy stanowili jedno, jedno serce kochające i przebaczające, abyśmy byli złączeni więzami miłości na zawsze.
numer 16. Głębiej niż pójść mogą moje stopy.
Mam taką informację. Kaszuby i Sierakowice wyjeżdżacie o 15:30. Kiedy cierpiąc straszliwe męki, Agata wychwalała Boga, przyszedł do niej święty Piotr w towarzystwie anioła, umacniając ją w wierze i uzdrawiając jej rany. Kwincjan, dowiedziawszy się o tym, przywołał ją do siebie i zażądał, aby złożyła ofiarę Bogom. Święta Agata ponownie odmówiła. Rozgniewany, rozkazał ją postawić na skorupach dzbanów i rozżarzonych węglach. Nagle nastąpiło trzęsienie ziemi i zapadło się miejsce egzekucji, grzebiąc oprawców. Ogień palący jej ciało nie spalił jednak welonu, który miała na sobie. Dlatego welon świętej Agaty od razu stał się jedną z najcenniejszych relikwii. Podczas gdy miasto wpadło w panikę, Agata oddawała ducha w obecności wielu świadków, modląc się i dziękując Bogu słowami. Panie, któryś raczył mnie strzec od dzieciństwa, któryś z serca mojego wyrwał miłość tego świata i dał przezwyciężyć tak wiele mąk, przyjmij mego ducha. Wierni zabrali jej ciało i z wielką czcią złożyli w bezpiecznym miejscu poza miastem. Chrześcijanie otoczyli grób świętej wielką czcią i wkrótce miały miejsce cudowne uzdrowienia. Kwincjan, nie zdoławszy odwieść Agaty od Chrystusa, chciał przynajmniej wzbogacić się jej majątkiem. Wybrał się w podróż do jej rodzinnego miasta, ale do niego nie dojechał. Na promie jego własny koń zrzucił go, stratował i zepchnął do wody. Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem. Prawdziwości tych słów świętej Agaty nie będą rozumieli ludzie, którym służba Chrystusowa ciężko przychodzi. Sądzą oni, że goniąc za światowymi uciechami, są prawdziwie wolni i prawdziwe znajdą szczęście. Ale jakże się mylą. Znają tylko niewolę, gorycz, niepokój i wyrzuty sumienia. Mieć prawdziwą wolność znaczy służyć Chrystusowi. Gdzie Duch Pański przebywa, mówi Pismo Święte, tam panuje wolność. Służba taka uwalnia nas od niewoli grzechu i szatana, wynosząc nas zarazem ponad nasze namiętności i czyniąc szlachetnymi. Wkładając na siebie słodkie jarzmo Chrystusa i biorąc lekkie brzemię Jego na nasze barki, dostępujemy słodkiej wolności dzieci Bożych, której przyjemności są pokój, radość, rozkosz i wesele. Chrystus panuje w nas, a my panujemy z Chrystusem. Z Nim i przez Niego zwyciężamy świat i szatana wraz ze złymi pożądliwościami. W nagrodę zaś uczestniczymy w wieczności
w Jego szczęśliwym panowaniu w Królestwie Niebieskim. W pierwszą rocznicę śmierci Agaty gwałtowny wybuch Etny zagrażał Katanii. Mieszkańcy urządzili uroczystą procesję, niosąc welon wydobyty z grobu świętej i błagając o pomoc za jej wstawiennictwem. Lawa cudownie zatrzymała się u wrót Katanii. Od tego wydarzenia rozwinął się niezwykły kult świętej Agaty. Przez zasługi świętej Agaty błagamy Cię, Boże, umacniaj nas, abyśmy nie zrażali się nigdy trudnościami i bólem, lecz by nasza miłość, hartowana w cierpieniu jak w ogniu, rozgrzewała serca innych i wiodła nas do Ciebie. Panie Jezu, Ty powiedziałeś do świętego Pawła: przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz. Ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, by Cię skrzywdzić. Panie, daj mi znieść się ponad ludzkie sądy, gdy chodzi o wyznawanie wiary, o zachowanie Twych przykazań. Pomóż mi pamiętać o tym, że do każdego, kto przyzna się do Ciebie przed ludźmi, przyznasz się wobec Ojca swego, który jest w niebie. Daj mi odwagę, Jezu, jawnie żyć wiarą. Niech świeci moje światło przed ludźmi, aby widzieli moje dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ojcze, umocnij moje bojaźliwe serce. Chcę swoim życiem przyciągnąć wszystkich do kochania Ciebie.
Błogosław nam, Panie Jezu. Modlíme sa. Bože, Ty si zmŕtvychvstaním a smrťou Tvojho Syna Ježiša Krista premohol všetky temnoty sveta a vykúpil si nás všetkých. Prosíme ťa, aby sme Ti ostali verní a kráčali s Tebou do nebeskej radosti skrze Krista nášho Pána.